Siemanka, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i jadę właśnie do stajni. Dzisiaj nagrywam dla Was takiego, powiedzmy, luźnego vloga, tylko że musimy dzisiaj zrobić sobie jakieś małe wiosenne porządki, bo jest nawet dosyć ładna pogoda, więc mam w planach, wiecie, tak ogarnąć pudełka, żeby je sobie pomyć, zabrać derki do domu, żeby je w końcu wyprać i wyprać też kantary, ochraniacze, czapraki. Także no, muszę to w końcu zrobić i myślę, że dzisiaj to zrobimy. Jadę do stajni, jest godzina 14. Miałam w ogóle jechać rano wypuścić konie, ale dostałam rano informację, że mogę sobie spać, bo konie są już na padoczku, także jadę dopiero teraz. Będziemy nagrywać z Martą odcinek do niej na kanał. Muszę wziąć potem jeszcze Foxa na lążę i wsiąść na Winnera. I mam nadzieję, że uda mi się zdążyć jeszcze przed zmrokiem, żeby z Winnerem pójść pojeździć na dwór, chociaż nie wiem, jak to się skończy, bo ja jeszcze nie jeździłam na nim na dworze, a on też dawno no, nie był na dworze. Więc zobaczymy, jak to się skończy. Najwyżej wrócimy się na halę. Na razie cisnę sobie do stajenki i widzimy się w takim razie potem. W ogóle powiem Wam, że wczoraj w stajni miałam tak bezproduktywny dzień. Totalnie nic nie zrobiłam praktycznie, a siedziałam tam od 2:30, odkąd skończyłam pracę. I wyjechałam stamtąd w 8:30, a miałam tyle rzeczy wczoraj zrobić. I jedyne, co zrobiłam, to tak prawdę mówiąc, poprowadziłam tylko Zuzi trening przez godzinę. I to tyle. I nic więcej nie zrobiłam. Ja nie wiem, co ja robiłam przez tyle czasu, naprawdę. No i przez to dzisiaj właśnie naszła mnie ochota, żeby zrobić tyle rzeczy naraz, żeby nadrobić to, co miałam zrobić wczoraj. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dobra, przyjechałam już do stajni jakiś czas temu, jest zaraz godzina 5:30. I w międzyczasie nagrałyśmy właśnie już z Martą odcinek. I ja też lążowałam dwa koniczki, takie pana Maćka, właściciela stajni, i się gdzieś tam przez nie przewieszaliśmy. Idę teraz po mojego koniczka na padok, bo ten Down już tutaj biega w tą i z powrotem. Zaraz rozwali deski, jak jedna z kobyłek dzisiaj na padoku wyskoczyła przez płot i rozwaliła deski. Także zgarniam tego czuba do stajni i chyba najpierw zacznę od Winnera i pojeżdżę go może na dworze, kto wie. Dobry czubku! Cześć! Co tam, Gamoniu? Zostaw go! Zostaw go! Czemu się na niego rzucasz, co? Łosiu. Jesteś niemiły. Chodź, idziemy do stajni. No patrzcie go. Chodź. Idziemy do domku. Może zjemy meszyk? Co ty na to? Co? Co ty na to? Pierdoło. Dobra, zabieram chłopa. Mi się wydaje, że z tych moich porządków to chyba nic dzisiaj nie wyjdzie, bo zanim ja się ogarnę z jazdą i z wylążowaniem Siwego, to już będzie ciemno i jak zwykle nic nie zrobię, a spędzę tutaj pół dnia. No ale dobra, nie no. Dwa konie są ruszone, więc jest dobrze. Mamy dzisiaj dobry czas i dobrą motywację do robienia innych różnych rzeczy. A, no. Także tak. Moi drodzy, po pół godzinie nic nie robienia zebrałam się w końcu, żeby wsiąść na Winnera, więc przyniosłam sobie już sprzęt. Siwciu już jest wyczyszczony. Czeka, tak. I idziemy jeździć, ale idziemy jeździć jednak na halę, bo zrobiło się już trochę chłodno, więc na hali mniej zmarznę. No nic, idę go osiodłać i widzimy się na hali. Erkiem jesteśmy już na hali. Osiodłani. Winnerku. Boże, on jest tak uroczy, że ja nie mogę. Nie, Miśku? No nic, wsiadamy. Na razie pół godziny musimy stępować i dopiero potem możemy zacząć galopować. Kłusik, potem jeszcze parę kółeczek galopu i kończymy. Także Winnerek tak sobie na razie tupta. Zaczynając od półgodzinnego stępa. Już na Winnera, już jakąś chwilę czasu sobie stępujemy, ale bardzo dużo dzieje się na zewnątrz. Koń biega albo coś się tam tłucze i generalnie Winner to wszystko słyszy i jest taki mocno czujny, a on no boi się takich rzeczy i co chwilę gdzieś tam mi rusza spod tyłka i idzie nawet takim żwawym stępem, cały pospinany, a ja bym chciała, żeby on szedł sobie tak luźniutko, a nie.
No ale dobra, chwilę jeszcze postępujemy, przegalopuję. O, teraz też się patrzy na drzwi. Przegalopuję go chwilę i zobaczymy, jak będzie dalej chodził. Mam nadzieję, że będzie taki milutki jak przedwczoraj, bo wczoraj miał wolne, chcąc, nie chcąc. A przedwczoraj tak super chodził, że Jezu, ach, to było wspaniałe aż. No ale dobra, wstępujemy sobie. Winnerek też wstępuje. Postaram się go trochę ogarnąć i uspokoić. I mam nadzieję, że mu zaraz przejdzie. A Winnerek pojeżdżony. Trochę się chłopak chyba zmęczył. Ale to dobrze, bo nie był wcale dzisiaj taki miły. Musiałam go troszeczkę zmęczyć, żeby się ogarnął i żeby dotarł tlen do mózgu. Na ten moment już się rozstępowujemy. Ale ma śliską grzywę jeszcze od wczoraj. Wczoraj, słuchajcie, psikałam mu grzywę odżywką i utrzymuje się do dzisiaj, aż czuję ją na rękach. W każdym razie rozstępowujemy się na ten moment. Muszę iść zaraz zrobić siwemu mojemu kolację, bo już jest czas kolacji. Chyba już go nie będę brała, także dzisiaj mu się fartnie i będzie miał wolne. No nic, my się z siwym stępujemy jeszcze chwilę i uciekamy do stajni. Teraz już przynajmniej ma lepszy stęp niż miał na początku, bo na początku to wiecie, on przebierał tak prawie że w miejscu i był taki cały pospinany, a teraz już sobie w miarę luźno stępuje. Także chyba całkiem nieźle pojeżdżony. Winner, co ty o tym sądzisz? Zmęczył się chłopak. O, i znowu coś słyszy. On jest niesamowity po prostu. Przenoszę się z wami już do siedlarni. Winnerka już rozsiadłałam, jest w boksie. Z moich wiosennych porządków w stajni wyszło tyle, co z mojego sprzątania u mnie w pokoju, więc przekładam to na inny dzień, ale przynajmniej umyłam Foxowi pudełka, w których zostaje jedzenie. Robię teraz Foxikowi kolację i w ogóle powiem wam, że zamawiałam ostatnio musli, bo w Cavallo niestety skończyła się pasza, którą Fox dostaje, i zamawiałam z innego sklepu i zamówiłam paszę do paczkomatu. No i wiecie, worek 20 kilo trochę waży, no i domyślałam się, że pójdzie na pewno w tym okienku dużym. I myślałam, że wiecie, zawsze w paczkomatach jest ta opcja, żeby wybrać, żeby nie wsadzili do skrzynki na górze, tylko na dole. No i kurde, nie mogłam nigdzie tego znaleźć i wsadzili mi do tej skrytki na górze i nie mogłam jej wyciągnąć, bo nie dość, że ten karton był ciężki, to jeszcze ja nie sięgałam do końca tak, żeby ten karton dobrze złapać i go wyciągnąć. No ale koniec końców mi się udało i Fox teraz ma musli, więc wszystko git. Dostaję jeszcze teraz cynk, mam go w takim zastępczym opakowaniu, bo z moją panią trener kupowałyśmy cynk na pół, więc ja sobie trochę odsypałam do pojemniczka, żeby nie musieć chodzić. Także cynk spoko na wzmocnienie odporności, oczywiście z Horseline'a. Dziką różę dodatkowo też dostaję, trochę ziarenek do każdego z wiaderek. No i oczywiście sieczunie dędzi. W ogóle powiem wam, że mi ta sieczka, ja nie wiem, ja jej generalnie no nie oszczędzam i daję jej tak całkiem sporo, zwłaszcza w tym okresie takim jesienno-zimowym, gdzie tej trawy jest no mało. A zawsze jak zamawiam jeden worek tej sieczki, to on mi starcza na 3 miesiące. Ja nie wiem. Mega spoko. Dobra, kolacyjka, o, kolacyjka, siweczka zrobiona. Dorzucimy, musiałam wstać, dorzucimy mu jeszcze smakołyki, które ostatnio do mnie przyszły z firmy, która nazywa się Candy Queen. Generalnie zostawię wam link pod filmem i z moim kodem FOX10 macie 10% zniżki. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają. Tu jest skład. Najprostszy, taki jak lubię. No i super słodkie smakołyki. Takie ponczusie marmurkowe. O, jeden worek widzę, że mi się rozwalił. Takie o. Więc dorzucam Foxowi do kolacyjki. Tu jakieś kuleczki, gwiazdka. Mega spoko. Także polecam, możecie zamawiać. Sama próbowałam, mega dobre. Dałam dwóm smrodom jeszcze po ponczusiu, resztę chowam do paki, żeby nie dawać im po prostu wszystkich naraz. I w ogóle powiem wam, bo ja już w zeszłym roku kupiłam sobie taki dwulitrowy bidon. No i generalnie zawsze jak zaczyna się właśnie wiosna, lato, no to w zeszłym roku cały czas z nim chodziłam i cały czas z niego piłam.
I teraz też zaczęła się wiosna, więc moje nowe postanowienie, że piję 2 litry wody dziennie. I no jakby spoko, przez pierwsze 2 dni było mi ciężko, a teraz jest nawet tak, że muszę sobie dolewać tej wody, bo mi wiecznie brakuje. Ale przez to co chwilę chodzę siku, bo co chwilę chcę mi się siku. Także no super sprawa, ale nie polecam. Teraz jakieś działam winara, też mi się tak chciało siku, że myślałam, że zsiądę i skończę jeździć, bo nie wytrzymam. No ale git, polecam go. Kupiłam go w zeszłym roku na Shane za 2 dychy. Także gitarka. Zebrałam się jeszcze i zabieram czapraki do domu do prania. I w ogóle, mamo, jeśli to oglądasz, wiedz, że czyszczę je w stajni przed wrzuceniem ich do pralki. Kupiłam sobie ostatnio na temu takie urządzonko, które tak super zbiera sierść. Patrzcie to, tyle już wyskrobałam z czapraka. Także no, mega spoko. I tym sposobem w pralce nie będzie sierści, a wszystko zostało, o, zdjęte. Piękna sprawa. Ale patrzcie, co przez przypadek odkryłam. Obydwa te czapraki to jest full. Oj, rozdmuchałam sierściuszkę. To jest wszechstronny full. A patrzcie to. Położę je teraz równo. I jakby no, wszystko spoko. Przodem tutaj wszystko się zgadza. Cyk. Czajcie to? Przecież to wygląda jakby to było pony, a to też jest full. A taka jest różnica między kottonem a zwykłym takim padzikiem. Domiłam sobie, że nie pokazywałam wam dzisiaj siweczka. Mojego kochanego żuczka. Siwy sobie odpoczywa, ma dzisiaj wolne. Wczoraj bardzo dobrze chodził pod Zuzią, więc dzisiaj chill day. Szukasz cukierków, nie? Ja wiem. Nie ma nic za darmo, mój drogi. Nie można tylko ciągle jeść i jeść. No nic, moi drodzy. Nastała godzina 20. Czas zwijać się do domu po 6 godzinach nic nie robienia. Nie no, żartuję, coś tam zrobiłam. Ale nie tyle, co bym chciała. Chociaż powiem wam, że i to i tak jest wczesna godzina, jak na to, o której wracam do domu. Bo z reguły wracam do domu ostatnio o godzinie 22. Więc 20 to naprawdę wcześnie jak na mnie. Jeśli wy... No. Dobranoc. Powiedz widzom dobranoc. Tak. No nic. Idę zabrać rzeczy, pakuję się do auta i jadę do domu. A jeśli wam się podobał taki luźny vlog, to możecie zostawić łapeczkę w górę, oczywiście komentarz i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!